Napisałeś książkę. Skąd w ogóle pomysł na tego typu tematykę i gdybyś mógł nam zdradzić, co w niej jest, o czym i jak ją zaczynałeś ją pisać? Znaczy, ja muszę przyznać szczerze, że pomysł na tą książkę krążył gdzieś w stratosferze od dawna ja sam uważam, że musiałem dojrzeć na tyle emocjonalnie, żeby się podjąć tego tematu. Bo o ile wielokrotnie gdzieś tam podejmowałem próby, to, to rzeczywiście gdzieś tam to się kończyło tylko na samym samym pomyśle. Sam sama, samy moment powstania książki wiąże się z zupełnie inną tak naprawdę historią. Tak naprawdę zdarzyło się, że zostałem zaproszony na można by to nazwać rozmowę rekrutacyjną, w której, biorąc pod uwagę, że kończyłem akurat studia magisterskie z dziennikarstwa, byłem na spotkaniu, w którym ktoś chciał mi zaproponować, powiedzmy, pracę w telewizji. Natomiast e, jaki był cel tego spotkania, to może zostawmy <grym> e, w rzeczywistości. Natomiast pamiętam, że podczas tej rozmowy trochę rozmawialiśmy o tym, czym ja się interesuję, co w moim życiu się wydarzyło, czym chciałbym się zająć. I gdzieś tam opowiedziałem o historii w dużej mierze swojej, w której ktoś powiedział mi, że jest to bardzo fajny pomysł na film. Spisz to i zobaczymy, co dalej można z tym zrobić. Ja spisałem dziesięciostronicowy skrypt historii, którą w głowie sobie gdzieś tam zaplanowałem i przedstawiłem to kilku osobom, zupełnie postronnym, jak najbardziej starając się, żeby to było obiektywne. I pamiętam, że po kilku opiniach wróciło do mnie takie, ta, 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 taki, ta, 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 takie wrażenie, że Paweł to jest naprawdę dobre. To ma naprawdę fajną historię, i miło się to czyta, i jest to ciekawe. No ale co dalej? I wtedy pamiętam, że jedna osoba, jeśli mogę pozdrowić, Jacek Rybacki, wysłałem mu ten skrypt. I powiedział do mnie coś takiego. Słuchaj, z filmem będzie ciężko, wyślesz to gdzieś, to może jeszcze ktoś ci ukradnie pomysł, ale czemu nie napiszesz książki? I to jest ten pomysł na książkę, który gdzieś kiedyś już krążył, ale potrzebowałem tego bakcyla, żeby spróbować to pisać. W moim życiu w tym samym momencie, jak rozpocząłem pracę, też wydarzyło się dużo rzeczy, które spowodowały, że powiedzmy, miałem więcej wolnego czasu. I trochę te swoje przemyślenia, trochę nadmiar czasu przelałem tak naprawdę na papier. Ta książka jest. Ja dałem bardzo dużo samego siebie, głównej postaci, nie da się ukryć, i jest tam ogromna ilość samego mnie. To też była jakaś moja terapia, moja, mój jakiś, moja jakaś spowiedź, którą chciałem przepracować, i wydaje mi się, że udało mi się. I powiem szczerze, że w większości przypadków, pierwszych recenzentów, jeśli ludzie. Ee... Przedstawiałam jakiś feedback, to zawsze za największy atut tej książki podają to, że jest ona bardzo szczera. I to sprawia, że książkę czyta się łatwo i bardzo łatwo ją odnieść też do swojego życia. Staje się ona opowieścią uniwersalną, gdzie każdy czytelnik znajduje coś innego, coś innego dla siebie i inny wątek, który jest dla niego tutaj ważny. Cześć, słuchajcie, zostawcie sobie przeambitnym i zostawcie lajkacza. Hej.